praborczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orzeł pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: pójdź i zasiądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Oto słowo Pańskie. To znaczy inaczej: przyniosę wam miłość Jezusa.
Przyniosę wam Jego moc. Przypomnę wam, że On was bardzo kocha. Wzór tego medalu jest tutaj przy ołtarzu, doskonale nam znany. Maryja, która stoi na kuli ziemskiej, derczy głowę węża, szatana, wyciąga dłonie, z których wypływają promienie łaski. Te łaski, które widziała Katarzyna Labule, te promienie, właśnie oznaczają łaskę. I zauważyła, że niektóre te promienie są pełne światła, niektóre takie szare. I pyta się Maryi podczas tego drugiego objawienia, dlaczego te niektóre promienie są takie szare? Bo to są łaski, o które nikt Boga nie prosi. Zobaczcie, Bóg gotów pomóc, ale nikt nie woła do Niego, proszę Cię, błagam Cię. I na awersie tego medalu jest piękna modlitwa podyktowana przez Maryję. Bo Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekają. Modlitwa pełna mocy. Tak wielkiej, że człowiek opętany tej modlitwy nie wypowie nigdy. Na rewersie krzyż złączony z literą M, dwa serca Maryi i Jezusa i 12 gwiazd. Wybijcie medal według tego wzoru. Kto go weźmie, będzie nosił i z ufnością będzie prosił, przyjdę mu z pomocą. Powiedziała coś więcej. Będzie wam się czasami wydawało, że sytuacja jest beznadziejna, że znikąd nie ma pomocy, znikąd nie ma ratunku. Zaufajcie mi, a doznacie Bożej pomocy. Kiedy 2 lata później wybito ten medal i zaczęto rozdawać ludziom, szczególnie paryskiej młodzieży, tych znaków, cudów było tak wiele, że szybko nazwano ten medal cudowny. I taka nazwa funkcjonuje do dzisiaj. Cudowny medal niepokalany. Nie dlatego, że on sam w sobie jest cudowny, tylko dlatego, że ci, którzy go noszą, mając ufność, mając w sobie pokorę, by prosić Boga, doświadczają Jego darów za przyczyną niepokalaną. Te cuda dzieją się do dzisiaj. Bardzo wiele tych cudów dotyczy relacji międzyludzkich. Relacji w małżeństwie, w rodzinie. Niedawno wydaliśmy taką książkę. Na 500 stronach są współczesne świadectwa ludzi, którzy dziękują Bogu za wstawiennictwem niepokalanej, za cuda, które doświadczyli, ufając Jego dobroci. Jest takie świadectwo małżonka. Mężczyzna, jak to się mówi, w wieku kryzysu, wieku średniego, informuje swoją żonę i dzieci, że je opuszczą. Po prostu wyjeżdża. Zamyka pewien etap. Za granicę wyjeżdża z nową partnerką. Rodzina w szoku. Jego mama bierze go na rozmowę i mówi: synu, co ty robisz? Co ty mówisz? Co się z tobą dzieje? Ale on już był w innym świecie. On już jakieś decyzje podjął. On nawet nie zauważył, jak jest bardzo ślepy. I przed wyjazdem jego mama pod jakimś pozorem wzięła jego marynarkę. I mówi: słuchaj, jak jedziesz, daj ci tu poprawię, jest rękaw, widzę, że jest trochę do poprawienia. I w rękaw tej marynarki wszyła cudowny medal. Niepokalany. Kiedy wyjechał, poprosiła synową, dzieci, wnuki. Mówi: słuchajcie, będziemy codziennie modlić się do tej, która objawiła ten medal. I on w tej beznadziejnej sytuacji poprosił o pomoc. Wrócił po 8 miesięcy. Zbity jak pies. Wewnętrznie upokorzony. Zmieszany. Prosił,
żeby go przyjąć. Powiedział, że nie wie, co się stało. I kiedy został przyjęty, kiedy dokonało się trudne, ale jednak przebaczenie i pojednanie, kiedy zasiedli do stołu, zaczął opowiadać. Tam, za granicą, działy się ze mną rzeczy niezwykłe. Nie wiem, w jakim momencie zacząłem zaglądać do kościoła. I mówi, znacie moją byle jaką wiarę. I nagle ja za granicą zacząłem szukać kościoła. Nagle zacząłem chodzić do kościoła na mszę świętą. Nagle zacząłem zerkać na konfesjonał i mówić sobie, przecież ja dawno nie byłem u spowiedzi. Zacząłem tęsknić za komunią świętą. I zrozumiałem, co ja zrobiłem. Co ja wam zrobiłem. I mówi, wiecie co? I najdziwniejsze było to, że coraz bardziej czułem, jak blisko jest mnie Matka Boża. Jego mama mówi, bo ty byłeś cały czas w rękach niepokalanych. I kiedy dowiedział się o tym medalinie, kiedy wyciągnięto ten medalik, cała rodzina przyjęła te medaliki. Wszyscy noszą te medaliki. Odnowili śluby małżeńskie. Ta rodzina, to małżeństwo, to zupełnie nowa jakość. Dzień za dniem zawierzają swoje życie Matce Bożej. Dzień za dniem. I podpisali to świadectwo, jesteśmy dzisiaj szczęśliwą rodziną. Czasami sytuacje wydają się beznadziejne. Przyjdźcie do mnie, zaufajcie, a ja was ocalę. Moi drodzy, po mszy świętej dzisiaj będziemy rozdawać cudowne poświęcone medaliki. Tu, przy ołtarzu, przy wyjściach z kościoła. Pomyślcie o waszych relacjach z innymi ludźmi. O tych, które są w waszym małżeństwie, w rodzinie, z sąsiadami. Może coś po ludzku wydaje się umarłe. Może coś wydaje się przegrane do końca życia. Może czasami mówicie, to już nie ma sensu, tyle lat nie rozmawiamy ze sobą, co się tam będę odzywał, on się nie odzywa, ona się nie odzywa. Oddajcie tę sytuację Matce Bożej. Ej, która daje cudowny medal. Bo jeżeli my nie oddajemy swojego życia i swoich sytuacji Matce Bożej, to oznacza to, że nie wykorzystaliśmy najważniejszych szans. Niech ta Eucharystia będzie również dotknięciem tego, co być może wydawało się już takie przyklepane. Z czym się już pogodziliśmy? Może już od czegoś uciekamy, o czym chcemy zapomnieć, ale to ciągle w nas jest i ciągle przynosi bardzo często niedobre owoce. Miejmy odwagę o tym szczerze powiedzieć Mamie. To już będzie znak wiary. To już będzie znak, że ta wiara w nas jest przymnożona. I to już jest znak, że ta wiara może wydać błogosławione owoce. Zawierzam was niepokalanie. Tą modlitwą, która jest modlitwą pełną mocy. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. Amen.